Jak ze starych, dobrych czasów, tylko tym razem na kanale InVidi zbieramy się z okazji premiery. Dzisiaj jest to Resident 2 i ponieważ ostatnio dewizą moją jest klarowność, jest to kopia gry otrzymana od firmy Cennega. To jest oficjalny dystrybutor w Polsce. Więc nie wydałem pieniędzy, ale gdybym klucza nie dostał, to bym wydał, bo gra mi się bardzo podoba. Mój jeden znajomy gra, trzech znajomych grało. I teraz zagramy my. Zaczniemy od testu dźwięku. Mam nadzieję, że dźwięk gra. Przejrzymy sobie spokojnie wszystkie opcje graficzne i nie tylko, ale wydaje się to być bardzo dobrym portem. Nawet nie musimy mówić o portach, tylko to jest dobrze zrobiona gra. Jest autozapis. I teraz tak, język nagrań głosowych. Jest francuski, włoski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński. No zostaniemy przy angielskim, tak? Bo to jest kanoniczny język. Raccoon City jest w Stanach. Czekaj, co tam jest? Na klawiaturze i myszce mówi zapach, bo nie da się iść powoli, a to jest potrzebne. Serio? Nie wierzę ci. Znaczy, ja znam twórców. Mam pada pod ręką, jakby coś w takim wypadku. Napisy włączymy w takim razie, jakby ktoś chciał się nauczyć czytać z nami. I co tu jeszcze będziemy potrzebować? Ja słucham na słuchawkach. Dźwięk binauralny, nie rozumiem, ale potwierdzam. Aby wzór był ledwo widoczny. Myślę, że go widzisz, by tak z lewej strony był niewidoczny. W sumie jest. I dopasuj. To jest. Ostatnio się zastanawiałem. I to jest tak naprawdę, to jest skalowanie interfejsu. Z tego, co rozumiem. Więc no spoko. I co? Połącz się z usługą Renet. Nie. No i mamy co? Możemy zagrać babą. Zupełnie inny koszmar czeka na Claire Redfield, która nie ma pojęcia, jak bardzo za chwilę zmieni się jej życie. I mamy Leona. Brak wieści od nowych przełożonych sprawia, że Leon Kennedy wyrusza do Raccoon City, by sprawdzić, co się dzieje. I na niego czeka koszmar. Ale jesteśmy tutaj na spokojne, więc sprawdzamy jeszcze dużo ważniejsze rzeczy. Sterowanie. Tryb biegania. Możemy sobie wybrać. Jezus, podoba mi się to. Albo trzymamy, albo klikamy i biegnie, albo ten super. Przyciski myszy normalne. Blokada kursora, jeśli gramy w okienku. Automatyczne przeładowanie. Nie. To odkryjemy. A mi się wydaje, że tam płynność trzeba dać co najmniej taką. Wspomagania nie chcemy. Gramy jak hardkorowcy. Wibracje. Na razie zostawmy. No i spoko. I co? Prawym wróciłem, gdzie się wszystko zapisuje. A nie, przepraszam. Kamera. Inwersja kamery, tak? Podczas celowania i ten, wszystko odwracamy, pole widzenia. Czułość kontrolera, to nas interesuje, czułość myszy. Czyli co było w sumie w tym świecie? O Jezu, to nie było to, to jest spowolnienie celownika. Czyli, okej, rozumiemy to, że jak celujemy, to trochę jest inna czułość. Natomiast to, co chcieliśmy zrobić, co chciałem zrobić, to jest właśnie czułość myszy. Chcę mieć taką samą, chociaż dojdziemy do tego. Pytanie, czy nie gram na padzie? Nie gram, no bo tutaj gra wydaje się być idealna pod mysz klawiaturę, no nie? Czekaj, jest Bex pisze. Aktywacja Windowsa, skontaktuj się z live chatem Microsoftu. No właśnie będę musiał, tak? Ale na razie na szczęście nie widać tego. Tak? Pewnie się włączy w najbardziej dramatycznym momencie. Obszar wyświetlania, celownik, kolor, spoko, samouczki włączymy na początek. Przestrzeń barw. Dużo jest opcji, podoba mi się to. To powinno sprawić wszystko bardziej czarne, ale nie pamiętam, jak ustawiłem normalnie cały ekran. Więc to jest tak, bo bez znaczenia. Dźwięk. Zmniejszymy zakres dynamiki, to będzie lepiej wychodziło na streamie. Tak, bo będzie słychać i ciche rzeczy, i głośne. Więc wydaje mi się, że to ma sens. Wiadomo, jak ktoś chce na przykład skakać, jak są jakieś wystrzały i wsłuchiwać, jak są kroki, daje sobie duży. Fajnie, że można ustawić. Język już wiem, ustawienia. Ok. 12, jeszcze nie ma 13. Uruchamiam ponownie.
Czy mam monitor IPS czy TN? Nie wiem. Musiałbym zobaczyć. IPS, okej, przepraszam, mam nalepkę. O, da się przeklikać te plansze na początku. To jest też szacunek. Okej. Tryb renderowania jest normalny. Co to oznacza? Sprawdzaliśmy z przeplotem. No i co tutaj wypada jeszcze pocisnąć? Jakość obrazem 100%. 110%. Okej, robi się ciekawie. To jest skalowanie, z tego co pamiętam. I teraz chcemy się dopchać do tych opcji zaawansowanych. I to trzeba pewnie kliknąć, tak? Trzeba przewinąć sobie to. Czy dać jeden, czy kolejna strona. Częstotliwość odświeżania. Liczba klatek na sekundę. A, niestety, dajmy 60. Synchronizację włączam. Anti-aliasing. Jest FXT, a ten i ma jako najlepszy. Jakość tekstur. Tu się już nie boimy. Tak. Bo powinniśmy spokojnie być w stanie wcisnąć. Można dać zero tekstur w ogóle. To jest świetna opcja dla osób, które mają kartę zintegrowaną na przykład. I skalowanie na 150. Jesteśmy tak na streamie, nie? Więc tam kompresja wszystko psuje. Filtrowanie tekstur wysoka. I teraz zagadka nazywa się... Jeszcze zostaje co? Jakość siatki. Maksymalna. Podoba mi się, jak jest opcja maksymalna. Wiemy, że więcej bufor cieni. Buforowanie cieni obiektów w ruchu. Cienie kontaktowe. Odbicia przestrzenne. Jakość światła wolumetrycznego. Będziemy się długo patrzeć na tekstury. Wysoka. Jakość odbicia cząsteczkowego wysoka, czy jest najwyższa? Okay, jest wysoka, niska. Ty, faktycznie jest dużo tego, tych tekstur. Ciekawe. Zniekształcenie obiektywu, efekt ziarna. Jeszcze patrzę, czy tutaj czegoś nie ominęliśmy. Ale chyba mamy wszystko. Nie wiem, co to jest to. Wychodzi, że jakość obrazu nie jest najwyższa, ale jakość modeli, bo pewnie chodzi o rozdzielczość. Obciążenie, przetwarzanie, pamięć graficzna. Zobaczmy, co się stanie. Wróć. I mamy tak. Historię. Dziwna. Przed chwilą była opcja wyboru między Chrisem a Claire. No, ale okej. Okay. Nowa gra. Jest. No, wybierzemy gościa chyba, nie? A potem ewentualnie wrócimy do kobiety. I mamy tak. Wspomaganie celowania. Automatyczne odzyskiwanie ilości zdrowia. To jest tryb... inaczej. To wszystko jest teraz ważne. Tak? To nie jest... Spokojnie. To nie jest Celeste. Więc zobaczmy, standardowy to jest normalny, tak? Trawogowie są trochę słabsi. I hard, dla weteranów serii. Grałem w prawie wszystkie części. Albo w dużą część. Tak? Jedynkę, czwórkę, piątkę mi się już nie podobała. Zero. Ha, to nie tak dużo wcale. Ale podobało mi się. Ja jeszcze na Dreamcastie grałem w Code Veronica. Zapominanie wymaga taśmy z tuszem, brak autozapisu, silniejsi wrogowie. No to hardcore robi sensownie. Okej. Okay. Dobra. Przemysłowe miasto w samym sercu Ameryki. O, zainstalowane na SSD-ku, nie ma długich loadingów. She was staggering, you know, so I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now, how many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face.
It looked like it was rotting. Yeah. She looked like a corpse. Like a walking corpse, man. Sounds like my wife. I've never seen anything like it. I haven't been able to sleep since that night. All right, calm down, buddy. Calm down. Just, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, they'll sink their teeth in them. I should attack somebody. Oh, come on. It's just getting good. Need some sleep. Oh shit! Ej, ładne, nie? Ciekawe, ile razy będziemy odtworzyć tę scenkę na tym poziomie trudności. Around. That's weird. I sterujemy. Ja w ogóle nie wyznawałem wam, w dwójkę nie grałem, kiedyś tam odpaliłem parę razy, jak miałem na jakimś piracie na PS1, ale jakoś mi się już nie chciało. I tyle. Bieganie shift, chodzenie, rozglądanie. Teraz uwaga, test dla naszego życia, czy będzie dynamiczne oświetlenie i jaka jest jakość tekstur przede wszystkim. Zajmują 12 GB pamięci, więc... Super ostre. Czy antyaliasingu nie ma? Błyszczy się, nie? A podobno jest najwyższy, chyba że jest inny niż MSEA. Jest, nie wiem, wrzuciłem MSEA, mogę go zmienić. Hello? Anybody there? Something's not right. I powiem wam, co bardzo szanuję. Mianowicie, dzięki temu, że gra jest cały czas na silniku, to zajmuje tylko 20 giga. To jest spoko. Don't move. A nie może. Okej, okay, zaraz zmienimy antyaliasing w takim razie. Stop moving. Officer, you need help? Stay back, sir. I got this. Hey, get off him. Stop right now. Help me. Freeze. I'll shoot. Teraz to jest fajne.
W sensie, widzicie, ta celność tutaj jest bardzo rozrzucona. Strzał w głowę. Nic nie daje. No dobra, tylko skończyła nam się amunicja. Okej. Pytanie brzmi, czy warto strzelać w głowę w takim razie, skoro... to nic nie daje. Hello? Anybody there? Nie warto. Something's not right. Dobra, czyli to rozumiem. Okej, okay, podoba mi się to. Czyli to jest trochę jak w tym. No bo wiadomo, teraz zrobić headshoty to nie jest problem, nie? Czyli zrobić tutaj specjalnie ten problem, jest, że jest tutaj problem, bo... ta celność nie jest punktowa, tak? Czekaj, gdy celownik się zbliży maksymalnie, są większe obrażenia. Dobra, zobaczmy jak z kolanami. Kurde, w moim świecie jeszcze się rusza. Muzyka gra, więc prawdopodobnie jeszcze chwyci, tak? Tylko mamy dwa pociski. Co? Trzeba czekać aż... Okej, co ja mam teraz mu zrobić? Jakąś miotłę chwycić? Dobi, ale którym? Gra nie tłumaczy tego. Tak, musimy sobie sprawdzić opcję. Tak? Szczerze, ustawienia sterowania, przypisania klawiszy, atak niby jest lewym. Zmiana amunicji, zmiana broni, może E. Tak, poświecić latarką, szybki obrót. Strona w górę, oddalenie. Atak, celowanie bronią. No nie, no i... Mówię szczerze, nie wiem co mu zrobić. Nie mogę mu nic zrobić. Gość mnie zamknął, zombiak tutaj sobie łazi, nie wiem. Chyba, że to jest zagadka, żeby pójść do policjanta, zabrać jego amunicję, tak, która gdzieś tu zakładam jest. No właśnie mówię, policjant powinien mieć amunicję, no ale... No nie mogę mu jej zabrać. Więc walczymy z jednym zombiakiem. Tak. Więc tak, zostałem z niepełnosprawnym zombiakiem. Zamknięty. Tak. Okej, okay. Musisz użyć przedmiotu, otwórz drzwi lub rozwiązać zagadkę, wybierz go, następnie użyj, jasne.
Kluczyk użyj. Przekręcam kluczyk. Dobra, pierwsza zagadka. Jak ktoś się zna, serio, jak? W co celować, żeby zabić? No? Bo teraz jest ciekawe, tak? Bo trzeba wiedzieć, gdzie uciec, ale to jest niemożliwe, żeby wiedzieć, gdzie uciec. Hello? Anybody there? Że głowa. Ludzie mówią, że nie. Something's not right. Żeby omijać. No ja rozumiem, tak? Ale... To jest jeden zombie, jak najtość boską. Ja nie jestem w stanie pokonać zombia. You all right? Bieganie shift. Don't move. I'll be back for you. Amunicja ma służyć do spowolnienia. No dobra. Ten menu pauzy jest pomiń. Dobrze, super. Freeze! I'll shoot! Ok, możemy się szybko wycofywać, to jest ważne. Okej, czy tak pół zdrowia już nie ma. Nie, dobra, jego się nie da zabić. Faktycznie, władowałem co mogłem i tyle. No chyba, że jakbym wypalił wszystko w głowę, ale jest ciężko, bo widzicie, dopiero po kilku sekundach ten celownik się schodzi. Tak, dzięki czemu mogę... Dzięki czemu mogę wycelować, tak? Tak mam niestety dosyć szerokie ten... to pole trafienia, tak? Najgorsze, że nie mamy totalnie mele, ani uniku jak w Dark Soulsach, więc to jest prawdopodobnie kolejne GG. Okej. Jak leży, to nie strzelaj. A, że są nieśmiertelne. Będziemy musieli chyba zmienić poziom trudności. Niestety nie ma jak tego przejść, jak się nie zna układu pomieszczeń. Jest tak, Waldek wstaje. Olewamy go, olewamy go. Jakie oszustwo, nie miałem amunicji już. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit.
hell's going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Takie małe miasto, a ma metro. Trochę zazdrą. W moim mieście nie ma metra, w waszych. I tak, i to jest prerenderowane. To pewnie zajmuje 15 giga. Co, że jest w Krakowie tunel pod galerią? Jest teraz, to prawda. I są przejścia podziemne. Attention all citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my God, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Yeah, but... what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Looks like we're walking from here. It is fine. Oh. I'm alright. How about you? You can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there. Ah! This is out of control. Gdzie mam iść?
Teraz tak, skoro jest korytarzyk i pewnie zaraz będzie przerywnik, zróbmy jedną rzecz, bo faktycznie nawet ja, który jestem niewrażliwy na aliasing, jestem zirytowany przez aliasing, a rzekomo go dałem w sposób, niby SMA jest. Dajmy faxa i ta i zobaczmy, chyba jest lepiej. Shit. It's everybody. They've all turned. Ha, może to efekt ziarna powoduje. There it is. The station. Tak, amunicji nie ma zgodnie z koniami. Co tutaj mnie blokuje, o Boże? A, no jak? Dobra. Okej. Okay. Szczerze, nie wiem, czy będę... Is anybody here? Nie wiem, czy będę kontynuował na tym poziomie trudności. Bo to widzę, jest już taki faktycznie do masterowania e-sportowego. Mówię, no Celeste skończyłem, tak? Więc na razie nie mam problemów. A widzę, że to jest poziom do masterowania e-sportowego. Że trzeba już znać dokładnie rozkład pomieszczeń i tak dalej. No ale zobaczmy. Teraz tak, interfejs. Niepokojący stan zdrowia. Okej. Okay. Ale zobaczymy, no. Na stówę tak, kilka rzeczy. Na czele z czułością myszki, która jest satysfakcjonująca. Tę podbijemy, a do celowania w zombiaksy obniżymy. Dobra, co my tutaj mamy? Laptop. There has to be someone here. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I gotta find that guy. Z rezydenta skończyłem. Tak, ale za pierwszym razem, znaczy no mówię, to nie ma co się męczyć, tak? Mam tak, pod M jest mapka, no wyświetlmy, żeby gra się ucieszyła. Nie tylko bieżącą lokalizację i pokazuje, ale otoczenie, również ciekawe miejsca. Dziękuję. To jest słynna skrzyneczka, czyli skrzyneczkowe zarządzanie, mamy dwie ten. To warto, wiadomo, warto trzymać. Przechowaj. Czy da się szybko, tabem? Klucz. Stary klucz. Okej. Okay. Czy hardcore to niedomyślny tryb w starych RE? No ale w starych RE była inna filozofia walki, tak? Plus tam zawsze była amunicja, żeby wszystkie zombiaki zabić. Okej, okay, nie wiem jak w dwójce, powiem szczerze, że... ale też mi się wydaje, że tak było. Żeby save'ować. No, mało jest tych, prawda? A, zobaczmy, czy to nie jest ten klucz do stacji benzynowej? Szczerze, nie mam teraz Alzheimera, nie pamiętam. Nie. Że na hardcore nie miał zapisu. Ja wiem, sobie absolutnie zdaję. Uff.
Okej, okay, zawsze się uciekało. A to dobra, czyli zostawimy ten poziom trudności. Do tej zagadki trzeba mieć instrukcję. To już wiemy, tak? Graliśmy w demko. Teraz rozumiem, że wszystkie interaktywne obiekty w grze są podświetlane, tak? Czyli nie muszę obklikiwać ścianek w oryginalnych rezydentach. Tego się nie dało otworzyć w demie chyba. Jest zielone zioło. Tak? W Polsce nie można... Nie, zaraz. Zielone zioło i wsadź sobie je tutaj. W Polsce nie można używać tych środków leczniczych. Czyli widzimy, że akcja dzieje się w Stanach. Broszura turystyczna. Witamy w Raccoon City. Jeśli wiesz, Raccoon City jest nie tylko siedzibą farmaceutycznego giganta Umbrella Corporation, ale również pełnym życia dynamicznym miastem o długiej i bogatej historii. Bo to było, czy wiesz, że okej. Okay. W tym przewodniku znajdziesz jeszcze kilka niecodziennych miejsc, które warto zobaczyć. Posterunek policji, położony w centrum miasta, nie zawsze był posterunkiem policji. Mieściło się w nim kiedyś Muzeum Sztuki. Okej. Okay. A i dlatego jest niezwykła wieża zegarowa oraz pomnik bogini w holu głównym. Sierociniec, jest kilka przecznic dalej, założony z inicjatywy. Budynek słynie z witrażu, który przyciąga turystów z całego świata. Coś jeszcze? Nie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Czekaj. Strzela się w głowę, pokazuje Decapes, aż siędzie krytyk. Na takim poziomie trudności tak samo? Ale krytyki siadają, wiadomo, losowo, nie? Ale fajne. Tak, to było Muzeum Lotnictwa. Musi boleć, nie? Okej, no i teraz tak. Tutaj prawdopodobnie jest umieranie. Więc zróbmy to, czego bym bardzo nie chciał zrobić. I zapiszmy grę. Niech zgadnę. Musimy znaleźć nożyczki, żeby tą taśmę malarską ściąć. Tak? Fajny interfejs jest, muszę przyznać. Bardzo płynnie się tu można poruszać między tymi przedmiotami. Okej, okay, zapisujemy grę jak plebs. No już zobaczymy. No jak tutaj będzie szło jak po grudzie, to zmieniałem poziom trudności. A tymczasem... Można zmienić poziom w trakcie gry. Już zobaczmy. Opcje. Ustawienia graficzne, sterowanie. No raczej chyba nie można w tym momencie. Tak, język wyświetlania. Nie ma czegoś takiego jak menu rozgrywki. I teraz tak, czy mogę wrócić, jak będziemy gonił zombiak?
No i to jest najgorsze, bo tutaj... Trzeba będzie zrozumieć, jak wygląda filozofia tej gry teraz. Pamiętajmy, że niestety... w oryginałach, jak znajdowaliśmy bezpieczny pokój, to bez problemu mogliśmy znaleźć zombiaka gdzieś tutaj, uciekać do tego miejsca i tyle, prawda? I to było spoko. No tutaj, jak zobaczycie zresztą, drzwi są na przykład, nie są już magicznymi barierami, portalami właściwie. To tam, żeby aktywować Windowsa? A muszę dzwonić do Microsoftu. Wiem, że to jest najstraszniejszy element tego streama, ale nie miałem czasu do nich zadzwonić. Ciekawe teraz, czy to pauzuje rozgrywkę. Tak, to jest jedno z takich magicznych pytań. I są miejsca, gdzie jest się bezpiecznym. No hol tak wygląda, tak? Buty. Najśmieszniejsze jest to, że podejrzewam, że bez wolumetrycznego oświetlenia więcej widać. Bo tutaj przez to, że jest ten dym wszędzie, widać mniej. No ale klimat jest. I tutaj wchodzimy... Okej. Czy można schować się w szafie? Nie wiem. Tak, to może być zombiak. Znaczy niby... Nie no, trochę się pozmieniało chyba od dema. Bo w demie tutaj stały... Okej, stoi kamera cały czas. Ale wydaje mi się, że są zmiany. Czyli demo nie zepsuło nam zabawy. Brakuje mi mele. Gdzie mam naboje? Nie mam. Wystrzelałem w jednego zombiaka i nawet go nie zabiłem. Tylko mówię, to jest, pytanie brzmi, czy jak celujemy, to czy tak samo, z taką samą mocą, to jest dużo rzeczy do sprawdzenia tak naprawdę, nie? Czy z taką samą mocą, z takim samym damage, czyli uszkodzeniami, wystrzeli pocisk, który jest tak jak teraz, ten początkowa faza, niewycelowany i wycelowany. Czy jednak warto celować, czyli poczekać te prawie 2 sekundy, zanim postać ten, tak? Czyli nie można, kiedy chodzimy, no to jest problem. No i problem jest taki, że to całkiem sporo miejsca. Na nietrafienie z tej odległości. No nie wiadomo, czy ten skurczybyk nie wstaje. Okay, jest w mele w grze. Ale gra mi o tym poinformuje, czy muszę gdzieś tam kupić poradnik Gola, żeby była informacja? Uwaga, klikam. A, tylko celność się zmienia. Okej, okay, dzięki. Co tam, że jedynka jest... Czekaj, że szara ta gierka. No szara, taka ma być. Podoba mi się przez to. Nie podoba mi się to, że postać włącza latarkę, kiedy ona chce, a nie ja. No ale trudno, prawda? No. Zobacz, w opcjach mele nie ma. Okej. Przed nami zejście na lewo i stróżówka, do której musimy dojść. Cleaning in progress. Miałem tak kiedyś, jeszcze to bardziej jak pralka mi wylała. Ładna ta woda z kibla. Zwróćcie uwagę. Szczerze nie wiem, czy to napięcie powierzchniowe, czy co to jest, by doprowadziło do powstawania aż takich strug, ale wygląda to wiarygodnie. Ciekawe, czy to eksperymentowali. I że czysta. Nie no... Bo to nie jest woda, która leci z kibla, tylko to jest woda, która się przelewa ze spłuczki, tak? Ja tutaj wytłumaczę. Prawda? Więc spoko. Czyli jest to troszeczkę pewnie jest
nie jest najczystsza woda, jeśli chodzi o bakterie, tak? Ale spoko. Tu widzicie na przykład, że ta gra nie jest na RTX-ie, tylko na Screen Space Reflections, bo odbicie kibla znika, kiedy patrzymy w dół. Znaczy nie, nie powinno się jej pić, prawda? Ale... Że mówię z doświadczenia. Jesus. No i czy pan wstanie? Dobra, i teraz tak, tu się pojawiają zombiaki. No i rozumiem, że jedyne co mogę zrobić, to teraz... Jasne, jasne, Paweł, przepraszam, przepraszam cię najmocniej. Nogi wyciągniemy później. Okej. Okay. Halo? Zmięczaki. Notatnik. Poczytajmy teraz, bo zaraz będzie śmierć. No i to rozpina zagadki, to spoko. Droga wyjścia. Okej. Okay. I mamy dwie strony pamiętników Indiana Jonesa. Aha, czy to otworzy pan? No dobra, i co cwaniacy, jak go teraz zmikrować? Zaraz to diaska. Obraz coś świruje, nie? Czy mi się zdaje? Tak, kontynuuj to, wczytuj ostatni save. Nie no, kamera świruje tutaj. Na tym poziomie to rocznie nie ma sensu grać, mówię. Możemy tak powtarzać te sceny, ale no to niestety jest już, to już jest poziom który, do osób, które wiedzą jak w to grać, na amen. Tak, to nie ma, od początkującego nie ma sensu. No plus jest taki, że można przewijać pokazówki, tak, że jak wyjdziemy tutaj, to... tak, jest pauza, pominięcie scenki, to jest fajne. Natomiast... nie da się mikrować tych zombiaków. Mówię serio, to trzeba by nie pograć tak 6 razy, tak, i popróbować sobie. Więc fajnie by się grało na hardzie, ale widzicie, no, w jedynce i dwójce mikrowanie zombiaków było banalne, tak? Danie się im złapać było, tutaj te zombiaki zawsze cię chwycą. Bo jest jakaś sztuczka, nie wiem, trzeba trzymać, są turlanie się jak w Dark Soulsach czy coś. Dlaczego nie zmienię? Trzeba od nowa zacząć, tak? Tylko jeszcze sprawdzam, czy może jakiś ma faktycznie sens. Okej, tam zbanuję tego, jedną osobę tylko. Mówię, że, ale zombiak mnie chwycił na początku, nawet jak go próbowałem wymikrować, więc serio. Nie, to sam początek gry, to dokładnie doszedliśmy do dema. Że jak strzelę w głowę, no co jak nie mam amunicji, tak? Tam nie miałem amunicji, tyle. Nie, mówię serio, tamtego zombiaka nie dało się wymikrować inaczej, jak trzeba go postrzelić, wtedy uciec.
Jesus. Czy jest życie? Życie jest pokazane, jak wejdziemy do menu. Czy tak widać, jak postać się męczy, no to się męczy. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! I'll get you out! Tutaj już widzieliśmy, jak mu ten notatnik też czytaliśmy. No i serio. Tego zombiaka, czy jest jakiś sposób na wymijanie zombiaków? Okej, okay, to jest tak, widzę na styk. I teraz tak, czy jest tu jakiś safe room? Momencik, czy idziemy w tym kierunku? No dobrym. Nie, no i co? Zombiak dostaje w głowę, nic mu nie robisz. Mówię serio. Kto mówił, że ten, że da się ich jednym strzałem... Nie, musi być jakiś system. Okay, możemy teraz to wykorzystać, ten poziom, żeby rozkminić, jak w to grać. Bo na razie to jest... no mówię, to jest chyba dwa strzały w głowę, tylko to strata 2 sekund. Jest jeden strzał, sekunda, drugi strzał, te zombiaki podchodzą. Tak? Natomiast, no nie, no co to jest pierwotniczy, tak? To nie o to chodzi, żeby zużywać te przedmioty tak masakrycznie, tak? Że nie możemy kalkulować tego, że będziemy się dawać trafiać zombiakom i używać przedmioty leczące. Więc trzeba albo rozkminić, jak mikrować te zombiaki, tylko że ta kamera tak świruje, że to jest ciężkie. Bo jak nas trafia zombiak, to tracimy do końca, tracimy zupełnie orientację. No. Moment. Że dopływają na ziemię 3 strzały. Nie, no mówię, ten tryb to nie jest tryb na podgrania od zera. Tak? Bo tak będziemy to przechodzić tak jak no, strasznie długo. I to nie będzie miało sensu. Nie, tak, to jest hardcore, tak? Tylko, że on faktycznie nie jest na początkujących graczy. Trzeba by zrozumieć, jak się zabije te zombiaki. Możemy to rozkminić jeszcze, ale tak, jestem za tym, żeby potem zrobić przerwę i zacząć od nowa, niestety. Właśnie, jest efekt ziarna. Tak? Muszę go wyłączyć, bo faktycznie jest taki dziwny. Wyświetlanie, przestrzeń barw. Opcje ustawienia graficzne i nas interesowało. Jest. Na podglądzie nie widać żadnej różnicy. Thank you.
Nie, bo tak mówię. Aha, no dobrze, tutaj zobaczmy. Spoko, spoko. Znaczy tak, da się zombiaka wyminąć, ale to jest straszne. Straszne RNG moim zdaniem. Jak najlepiej mikrować. Wtedy się udało. No i teraz trafia na przykład. Okej, czy to jest RNG, czy jakoś jest jakiś inny sposób? Czy trzeba robić jakiś ruch w prawo? Tam nie mogłem za bardzo jak ruchu wykonać. Teraz tak, mamy teraz tutaj przejście. Tak, w starym rezydencie wchodziło się do bezpiecznego pomieszczenia i to wszystko, tak? Co zrobić tutaj? Trzy strzały i stoi. Ej, dobra, kto mówi, że trzy strzały powalają zombiaka? Nie, no serio, nie ma sensu ten tryb. A, wprowadzenie na biurka. Dobra, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz w takim razie. Znaczy, jak coś tam... Sobie, bo to muszę też na Twitchu też pobanować. To jest nieaktywowany system, bo miałem zmianę sprzętu. Ok, więc ten. Od razu tam się pozbędziemy kilku krzykaczy. Czemu gram niekoniecznym? Dla mnie ja grałem tylko w angielsku w rezydenty, więc. Nie, no możemy teraz, no możemy tylko eksperymentować, tak, ale wydaje mi się, że trzeba teraz, jedyny sens tutaj to jest opanowanie ich wymijania. A nie da się tego robić. I wychodzi na to, że każdy poziom, nie możemy przewidzieć skąd, nie znając tego, nie możemy w to grać płynnie. No za każdym razem właśnie zacząć grać, dowiedzieć się gdzie idą zombiaki i ich mikrować. No i to niestety to jest ani przyjemne, ani ciekawe. Że trik ze stanu, ale skąd ja go mam znać? Ja gram to pierwszy raz, tak? Dobra, rozumiem teraz, że... Okej, zobaczmy, czy zombiaki będą wchodziły zawsze na jakieś tam przedmioty, tak? Tak, bo to może być ta droga. Więc ani nie da się ich wymikrować, ani powalić. Chyba, że się da, no to... Nie, bo po prostu mówię, to może być poziom już dla hardkorowców, tak? Że nie... Czy da się go przejść za pierwszym razem w ten sposób, tak? Celność nie istnieje, co jest spoko, tak? Widzicie, to jest... O, ale ciekawe jest... Nie, dobra, no tak, trzeba po prostu utrzymać... To nie chodzi o to, żeby nie ruszać myszkiem. Okej, to jest ważna informacja. Tylko, żeby się nie ruszać. Jeszcze sprawdzę, czy ten hardcore ma sens. Tak, bo już zaczęliśmy, to sprawdzimy sobie. Ale chyba będzie kiepsko.
Nie, nie, jest bardzo ładny, tylko mówię, ten poziom niestety chyba trzeba będzie odpuścić. Jeden Tomb Raider mi wystarczy. Jesus. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! Dobra, tu się panu do tego wyje. Czy tak, wpada zombiak i nie wiemy co robić, to ustawiamy się za biurkiem jakimś, tak? I zombiak zawsze będzie szedł po prostej? No dobra, okej, to może być jakiś sposób. Tam wbija drugi zombiak, olewamy go, no ale potem mamy tutaj... kolejne dwa zombiaki. I tu powinny być te nasze drzwi. Teraz tak, wchodzimy jak w starym rezydencie tutaj. I co? Trzeba wykorzystywać kreatywne myślenie. Czy oni otwierają drzwi? Momencik. Okej, czy nie potrafią otworzyć drzwi? Okej. Nie potrafił. Co to jest? Niepokojący, niebezpieczny. Jest nawet zmniejszenie poziomu tego. To chciałem sprawdzić. Wziąłem jakiś przedmiot. A, to był notatnik od pana tego. Dobra, to jest przestrzeń do rugby, tak? Żeby tu ich manewrować z nimi, tak? Noż ty skurczybyku, jak? Z ilu on chwyta kilometrów człowieka? Co ciemno to jak... Okej, zamknięte wszystko. Czy to już jest koniec? Jeszcze zróbmy jedną tą. Jedno podejście i kurde, no będziemy zmieniać poziom trudności. Jak każde pomieszczenie trzeba będzie tak rozkminiać, to nie ma sensu. Nie, nie dało się zabić. Nie, chyba jednego z. Nie wiem, czy udało mi się zabić jakiegokolwiek zombiaka. Powiem szczerze, że chyba nie. To jest spoko, ale pytanie, czy to ma sens, żeby grać na pierwszy raz. No. Nie, Jezu, moment. Tak, wiem, że są spreje lecznicze, tak, ale co mi da. Podnoszenie ich, jak... Nie mogę mi zakładać, że na każdego zombiaka będę zawsze, że będę miał ich nieskończoność, będę się zawsze leczył, tak? W tej grze nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby się nie dać im ani trafiać, ani ranić. Czyli w sumie nie dać się im ranić. Ani tym bardziej zabijać. To jeszcze jedno muszę sprawdzić. Kamera... Okej, to jest max. Tak, nic więcej. Ej, trochę, można więcej.
Zaraz, tu był jakiś ktoś. Czy baterie dla latarki się wymienia? Nie, latarka automatyczna jest niestety. Czyli tak, zobaczmy jeszcze kilka rzeczy. Czy zombiak zawsze będzie się wchodził na biurka, tak? Czy to jest ta mechanika? Czy jak wchodzi na biurka, to co on traci, co zyskuje? Tu jest też biurko teoretycznie. Najgorsze jest to, że zombiak będzie mógł wejść na biurko, ja nie będę mógł. Bo tak byśmy tam weszli... Zobaczmy tu jeszcze. Czy tak, otwierają drzwi, ale zobaczymy, czy potem drzwi się zamykają, czy są zawsze otwarte? Czy warto... Nie, widzicie to? Babka omija biurko. Sorry, zaczytałem się. Tak? Czy będzie... Czy nie wchodzą na kaszy, to nie jest też mechanika. Tak, tu wlazi trzech. Okej, okay, chyba trafił krytyk. I teraz tak, nie było jak z tego uciec. Tak? Niestety. Czy krytyk czasami trafia? To niestety jest totalnie... To jest niestety totalnie randomowe, tak jak w oryginalach, więc spoko w sumie. Że co, to jest spoko w Hitmanach, że trudny poziom odblokowuje się... Jezu Chryste, nie, Hitmany, nie zaczynajmy, bo nie podobają mi się Hitmany zupełnie. Ja nie lubię gier, w które trzeba... Po prostu to jest rogal, tak? To ma sens, tak? Natomiast robienie poziomu trudności, który... do którego masz wymaganie, by przejść grę, to jest coś, czego nie znoszę. To mnie bardzo irytuje w grach. Czyli tak, czasami trafi krytyk. To niestety jest randomowe, tak? Czy jest to jakoś ocenione? Gra podaje jakąś statystykę trafienia tego krytykiem? Jeszcze sprawdzam, jestem bardzo ciekaw tego poziomu. Bo... kurde... Znaczy, najgorsze jest to, że to jest gra przygodowa, tak? Jakby nie było. Czy tak. Ej, dobra, czyli spójrzmy prawdzie w oczy. Wymikrowanie tego zombiaka, wiedząc, że on wyjdzie przez biurko, to wymaga znajomości gry, tak? Tego się nie dało wpaść na to. Ja bym kombinował bardziej z tym, że ten zombiak będzie szedł w tą stronę, tak? Ja nie mogę przeskakiwać z biurka, czy mogę? Nie mogę. Więc to też jest niestety coś, co nie jest intuicyjne, tak? Czyli ten poziom niestety nie jest totalnie dla graczy, którzy chcą grać od nowa, tak? To widzimy, to biurko, chłopak przechodzi. Ale to już nie. Tak samo tutaj. A, włączmy sobie światło. I teraz to mikrowanie. Jak uciekać przed nimi? Biegiem i kierunek. Eee...
Że to nie jest biurko. To co to jest? Okej, trzy strzały, teraz się położył. No ale co z tego? Tak, zaraz pewnie wstanie. I babka umiera szybko, ale nie wiem dlaczego. Ten wraca nagle. Jeszcze jest taki parapolicjant. Że dobić. Ale czym? To nie ma funkcji dobijania w tej grze. Tak? Ach, kurde. Ja wiem, że w oryginale się dobijało fajnie, tak? Natomiast tutaj nie ma czegoś takiego. Teraz tak, dochodzimy tutaj. Dokładnie, skąd wiedzieliście, że to jest otwarte? Byłem tutaj i... Okej, teraz będzie można otworzyć. To jest też nie jest intuicyjne. Ja wiem, że to jest otwarte, ale skąd wiedzieliście, tak? Leon Kennedy. There was another off strike. I couldn't. Here. Nie, no ja rozumiem, że ten tam mówił, że w demie to było i tyle, nie? I'm sure you did what you could, Leon. Jezu, była ikonka LPM. I co ta ikonka mogła oznaczać, tak? To nie jest intuicyjne. Wiem, że kurde, tak dokładnie widzieliśmy uroka, no. Honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. Nie, no serio. Pytanie brzmi, czy to ma sens, no. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not... Podoba mi się ten poziom i tak dalej, nie? Natomiast... O, jest mele. Spacja, przygotowanie, x cięcie. Okej, okay, chyba, że teraz się to będzie rozkręcało. O, widzicie to? Co się dzieje ze Screen Space Reflections? Takie śmieszne rzeczy. Jest taka łuna pod postacią. Że wystarczyło pograć. Czyli zaraz, tam jeszcze ktoś został. Moment, potestujmy te buildy. Niestety, musimy się przygotować, bo może przejdziemy na tym poziomie trudności, jak to ma sens, tak? Tu zablokowali nam już dostęp do tych zombiaków. Tylko czy to się odblokowali, czy będzie teraz zagadkę rozwiązywać? Jezu, błagam, blitzkrieg, tak, kurczę. Tego nie można porównać do Mario, to nic nie jest intuicyjne. Widzisz zombiaka, który idzie na ciebie. I co jest intuicyjne, jak widzisz zombiaka, który idzie do ciebie, tak? Spierdzielać? Tam był zablokowany korytarz. Więc jak... Intuicyjnie chciałeś go wymikrować w prawo, on cię łapie. Nie, banuje, bo to jest kurczę bzdura, tak? W porównaniu do Mario, sorry. To jest kurczę totalnie bez sensu. Spójrzmy prawdzie w oczy, nie. To jest... Chciałbym się z tym móc zgodzić, ale to jest głupie. Tak. Tu jest ta zagadka. Czy to jest ten moment z zagadkami, czy... Nie, no z chęcią było skuteczne, tylko mówię, no świadomie wybraliśmy wysoki poziom trudności, więc nie ma co się pluć na grę.
Natomiast... Czy on ma sens na dłuższą metę? Jest niby dla weteranów serii, tylko wejść o tym później dla weteranów nie tyle serii, co dla weteranów tej części. Boże, moment. Nie mówię o tym, że poziom trudny ma być łatwy, nie? Mówię, że są gry, które są trudne i są dobrze skonstruowane, tak? Potrafią zrobić choćby na przykład etap tłumaczący i tyle, tak? Nie no, Xerxes, nie mówię, że krytyka ban, mówię po prostu, że ten, próbuję, chcę przejść tę grę, tak? I zastanawiam się, czy jest sens grać na tym poziomie w tym momencie. Ale w Dark Soulsach masz umierać, tak? Nie można porównać tej gry, bo to jest przygodówka, tak? Jakby nie było, tak? W Dark Soulsach masz się umierać. Sorry, tak teraz patrzę co ten. Więc teraz jest moment, w którym odwiązujemy zagadkę. Tylko pytanie, czy jest sens to robić, czy lepiej zacząć od nowa na niższym poziomie. Kurde. Czy nożem można dobijać zębiaki? Pewnie tak. Czy wtedy będzie sens na przykład je ostrzelać i ten. Co tam ten milicjant nam dał za poradnik? Gola. Da się to powiększyć, czy nie da się? Swoją drogą. Da się. Droga wyjścia. Medalionki. Statuetka bogini. I jest pierwszy, tak? Rozumiem, że z każdego takiego czegoś dostaniemy medalion, tak? I mamy tutaj zwierzę lwika. Czy planuję przejście? Planuję przejście, tylko nie chcę się wpakować w to, co miałem z Tomb Raiderem. Dlatego już myślę taktycznie. Okay, shift poruszanie się, co to znaczy? Chyba move był pewnie, że ten. I tak, na lwiątko było... Lew, kukurydza, kurczak. Tak? Lew, kukurydza, kurczak. Moment, czy ja dobrze wybrałem? Tak, jest lew starczą. Lew, kukurydza, kurczak. Chyba, że to nie jest takie proste. Tak. Może jest jakieś inne zwierzę. A jest spacja potwierdź. Okej, to prawda. I dostajemy medalion z lwem. Wcisadzamy sobie go tutaj. I zobaczmy, co się stanie w świecie, w którym możemy wsadzić sobie medalion. Okej. So Elliot was right. Yeah, but the passage isn't open yet. Sala przesłuchań, sala obserwacji. Że Holocaust X,
Nie, w XCOMie ten głupi poziom trudności dało się rozkminić. Jeszcze raz. Tu było co? Nie mamy tutaj nic. I tam na końcu zobaczmy, czy coś jest jeszcze. Tam jest to przejście, jest tak, na dole jest kluczyk, teraz tak, czy gra informuje, co tu się dzieje, tu coś niby jest, zobaczmy, żeby nożem taśmy, tak, 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 też mi się z tym skojarzyło, ale jeszcze zobaczmy tutaj, skoro już tu jestem, bo tak wtedy nie posprawdzałem tu wszystkiego, tu jest przecież komputer, z grą komputerową pewnie, no właśnie, a tu jest safe. I tutaj było, że co, tak, i też nie mamy... niczego. Tak, i to jest jedyne, tak? Które informuje tutaj, co jest. Nie, a szkoda. Na przykład to możemy użyć. O. Boże, Nemezisa. Nemezis był w dwójce? Kurczę, jest ta animacja biegania, ona nie jest dopasowana chyba do... Wydaje mi się, że ślizga się troszeczkę nasz bohater. I zobaczmy, czy ta zagadka... Ty, jak ładnie przeciął, widzieliście to? Przesunąć znacznik. No nic się nie dzieje, tak? Albo ja to źle robię. A teraz, czy można stakować przedmioty? Czy zielone zioło... A, zielone zioło się nie da stakować. Amunicję da się stakować. Są drzwi, a jeszcze tutaj zobaczmy. Teraz tekstury mają być najwyższe. Nie podoba, nie lubię takich akcji. Potem przypomnijmy, tekstury zajmują w pamięci karty ponad 12 giga i mamy takie coś. Czekaj, że przytrzymaj i przesuń. Ja mówię w interfejsie? Moment. Nie, no raczej byłoby bez sensu, jakby się dało stakować roślinki, tak? Jest połącz i ma to sens. Filtr się zmieniał. Tak jest jasno, zmienia się filtr. Okej, okay, analiza. Czy teraz? Piu, piu, wyciągnięcie i oblizujemy nóż. Ciach, ciach. Okej, okay, i analiza wskazuje, że następne drzwi są wzdłuż korytarza. Jak to możliwe?
Nie jest hydraulik, to policjant, coś tam mówi. Nielegalny Windows. No nielegalny, nielegalny. Był legalny, ale zmieniłem płytę główną i się zrobił nielegalny. Ale jak on jest tam zaczepiony? Jeszcze raz. To jest ten, tak, to jest to, co podtrzymuje te rury. Jedno zostało zerwane i nabili gościa. Jak? Czekaj, czy dynda? A! To było słodkie. Tak? Głowa strukturalnie nie wytrzymała się, rozpadła. To było fajne. Właśnie chciałem pobujać, nie? Ale się okazało. To jest tak, ta puszeczka poleciała. No był dobry moment, tak? Bo każdy gracz by chciał sprawdzić, czy... A, tu nie mamy wygranej mapy dalej, tak? Każdy by chciał sprawdzić, czy dynda, nie? Czy jest fizyka w grach. Ej, co jest? Mapa nie wykazuje tego... tej lokacji. Tak, musimy do niej wejść. Wtedy zacznie jest analiza. Okej. Okay. Tu są skonfiskowane, będziemy ten, skonfiskowane przedmioty. Okej. Okay. Żywio aktywator. Nie, muszę zadzwonić do Microsoftu. To jest irytujące, bo wykazuje błąd. W sensie, że nie możemy zaktywować, co nam pan zrobił. Nie mówią, że jest jakiś błąd, bo zmieniłeś sprzęt czy coś, tylko Microsoft się użera w ten sposób. Okej, okay, długa prosta. Okej, okay, oceniam sytuację. Jest tak. W grze można robić szybki zwrot w tył i... Jezu, te dziury, takie się łapie, się deskami zabija, tak? I tak, po zwrocie biegniemy tu. Czekaj, zaraz. A teraz możemy zrobić ważną rzecz. Przecież skoro gość leży i widzimy, że jest w stanie takim, że... Okej, okay, czy to waszym zdaniem oznacza, że on już nie wstanie? Czy ta gra może być złośliwa? I on wstanie tak czy siak. Okay, wejdzie czy nie wejdzie? Czas przetestować nóż niestety, więc załóżmy, że wejdzie. Ładnie to jest zrobione, te rączki, tak, które marzą krwią. Okej, to jest ta chwila. Raz, dwa. Jezu, nie wytrzymam, sorry. I'll be dead. Nie mogę z tym celowaniem tutaj. Teraz niby się przewróciła sama z siebie. Ha, dobra, rozumiem. Czy wbija... Okej, noże się zużywają. O, matko. Czy na normalu też się zużywają?
Aha. What the? 3, 4 strzały w głowę. I teraz tak. Zużywa się nóż. Czyli bieda. W sensie, że... Sala odpraw. Jak łeb nie wybuchnie, zawsze mogą wstać. Okej. Opis wydarzeń. Epidemia na posterunku schronisko. Zaatakowani przez niego z antyuchodźcyzm. Jeden z funkcjonarzy poniósł śmierć, jak zostało rannych. Obezwładniono. Załamanie nerwowe. Zaatakowany przez tłum. Zginęło wiele osób. Około 13 po zachodzie słońca doszło do kolejnego starcia. Zginęło 12 osób. Garstka przetrwała się, ale to jest garstka. 300 czy ten? Chaos. Mapa komisariatu. Archiwum. Tak, wykop triggered. Czy teraz się też zużywa? Jak nie ostrze noża. Teraz tak, niepokojący podniesie mi na dobry. Okay. Czyli tak, zostało 0 zdrowia. Co jest? I dostaliśmy się tutaj. Nie no, gra jest super ładna i fajna, tylko podjąłem decyzję, że gram na poziomie wysokim. Teraz tak, ktoś mówił, że jest problem z chodzeniem powolnym, tak? Ty nawet widzicie to? Te małe pineski rzucają cień, to jest słodkie. Tylko to jest skradanie się, tak? Bo ktoś tam mówił, że napadzie da się zrobić... ustawienia klawiszy. Wolne tuptanie. Ruch do przodu, ruch do tyłu, bieg szybki, obrót, resetowanie. Resetowanie kamery może być ważne, podejrzewam. Menu pauzy, otwieranie mapy. Zmiana piętra na mapa, przeniesienie przedmiotu, sortowanie. Ustawienia są na full, jak ktoś pyta. Że strzelić w kolano. Okej, czy są tak dokładne strefy, że jak strzelimy w kolano, się przewróci? To z grubas, tak? Więc jak strzelimy w brzuch, nic mu się nie stanie. Strzelimy w głowę, widzimy, że to jest mało skuteczne. Może jest na tyle... Jest pokój z depozytami i zachodnie biuro.
Okej, jest zainteresował się. Więc tak, sto i stój, bo strzelam. Czyli niezależnie w co trafimy, nóż, czy... Okej, czyli jaki jest limit? Jaki jest zabity teoretycznie? Czy jest nasz zabity zombiak, Jezu Chryste? Jeszcze nie zużywa. Tak? Ale tak, nogę czterema strzałami udało mu się rozwalić. Pytanie, czy jakoś da się celniej strzelać na przykład? I co on tam chciał w tym automacie? Nic. Myślałem, że coś wartościowego. Ja tak samo wyglądam swoją drogą, jakiś automat z czekoladkami. Nie, rozczłonkowywanie zombiaków jest spoko, tylko tutaj liczymy się z problemem, który się nazywa brak amunicji. Dobra, czyli tak. Początek jest początkiem zagadka. Jeszcze raz, pokój z depozytami. A i co oznacza czerwone w sumie? Kurczę, że jest nieczyste? Że jest coś tutaj jeszcze z przedmiotów, że... Używanie mapy. Że czas między trafieniami. Nieprzeszukany. Okay. Notatka dotycząca terminala szafki. Terminal szafki. Brakuje klawiszy. Osoba odpowiadająca ten stan rzeczy poszukała zapasowych klawiszy. Są te listy do informatyka. Jest brzydkie słowo. Zapasowe klawisze. Tak, tak, wiemy, że ma pan legendę. No dobra, nie wiem, czego chcemy tak naprawdę. A? Okej, 102, 103. A, na inteligencję. Teraz, czy tam nic mi nie wyskoczy? No właśnie. Z tego co rozumiem, to na szczęście tu możemy sobie wejść i wyjść. No mamy problem, tak? No mamy problem. No. To jest zabarykadowane tutaj, tak, tak. Zastosowania prochu. Amunicja do pistoletu, proch strzelniczy dwa razy, naboje do strzelby, proch, strzelby, wydajny proch strzelby, amunicja max, spoko. Czyli prochem robimy amunicję. Na posterunku zostało się dużo amunicji, więc trzeba dobrze wykorzystać proch strzelnicy, któremu da się znaleźć. Do poszczególnych potrzeb jest amunicja. Uważaj przy łączeniu. Jasne. Proch. Połącz dwie sztuki prochu. Okej, okay, tutaj mamy pomieszczenie do mikrowania, tak? Raport operacyjny. 28.2030. Zostałem tylko jej czy jedna osoba. Nie mamy broni ani amunicji. Ani kolejne potyczki wyczerpały nas psychicznie i fizycznie. Nie wyjdziemy z tego. Philips ucieczka kanałami. Wajda. Podobno jest tam tajny tunel z czasów, w których było tu muzeum. Odrzuciłem wcześniej ten pomysł, ale teraz nie wydaje się, że taki kiepski. Nie ma dowodów, że wiedział o czymś tam, ale tunel istnieje, nawet jeśli może się robić, roić od zombie. Nie chcę siedzieć spoko. Jakby tu był?
I pierwsze zdanie rekruta. Leonie, jako pierwsze zdanie przydam ci szczególną sprawę. Jezu, tak, chodzisz do pracy i... Makuło, twoim pierwszym zadaniem jest rozdanie 100 tysięcy ulotek. Twoim zadaniem jest otwarcie własnego biurka. Pierwszej litery naszych imion. Wprowadź się, aby otworzyć biurko. Są dwa zamki. Co to kurde jest? Posterunek z tego... z kodu Da Vinci. Otwarcie parasolu. Powodzenia, Leon. Porucznik Bran. No i zagadka. Porucznik Branat. Kto tu do nas przyszedł od komputera? Kto tu wstał od komputera? Okej, czy będziemy... Dwie zagadki... Krytyk siadł. Tak? Coś, co tam mruczysz? Jeden mu krytyk siadł. Okej, o co chodzi z tym? Mamy tutaj szafki. Raz, dwa, trzy... Cztery szafki. Tak? Tylko ta szafka z numerem 109. Podchodzimy do tego i wpisujemy... To jest zbyt proste, nie? Nie, to jest 109. Tak, tak, jeszcze po drugiej stronie też są, oczywiście. Tak, wybieram numer, płacę, dostaję, zgadzam się. A co to jest? Weapons Locker. Steel Boy. Kto wymyślił tę zagadkę? Czy ona jest słodka, nie? Ale rozumiecie. Czyli na początku możemy wybrać wszystkie numery, tak? Możemy wybrać 102, 103, 106, tak? Zobaczmy, czego, jakich numerów nie ma. 102, 103, 106. No nie ma 1, 2, czyli tak. 106 możemy zrobić i dwójki też nie ma, więc nie możemy zrobić tych po drugiej stronie. Oczywiście to jest... Nie chcę teraz wam udowodnić, że jak wyjmę klawisz z klawiatury, to nadal będzie działał styk. Ale no... To... Pamiętajcie, nie wolno, jak się wypadnie wam klawisz z klawiatury, nie możecie go używać. Rolka filmu. Co to? Co to? Rolka? Okej. Okay. Że można wyjąć inny klawisz i włożyć miejsce wracającego. Czy remake wyszedł na wszystkie platformy? Tak, nie ma chyba na Switcha. Więc dwójki nie mamy. Niestety. Czy coś tu jeszcze jest? Tam na końcu chcą kartę. No jest zagadka u pokoiku. Pasowałoby zapisać grę w ogóle. Tylko nie mamy jak wrócić teraz. Tak, bo żeby wrócić, musimy się przebić przez to biuro i prawdopodobnie wtedy wyjdziemy tutaj. Chyba, że już tędy można wyjść z tej strony. Tylko tam czeka nas walka z bossem kolejnym. Dobra, zostaniemy przy tym poziomie trudności. Nie wiem, jak wygląda kwestia z bossami tutaj. Ale jak się przejdzie przez ten początek, gdzie nie mieliśmy wszystkich... I co, czekaj, jak przycelujemy dłużej, to będzie, waszym zdaniem... Shit.
krytyk? Nóż prawie zużyty. Nie no, ładnie się psują zombiaczki, nie? Tylko pytanie, musimy super rozszczędzać amunicję niestety, tak? Chociaż to jest gra z 20... Teraz tak, imiona. Jedno to jest LC, tak? Zobaczmy, czy można niezależnie rozwiązać tę zagadkę. A kurde, zaraz. Jakie LC, jak są trzy? Czyli drugie imię Lonka, tak? I NPJ. A wy kurde, wykminili. Czy to jest najwyższy? No ten w moim świecie najwyższy. Poczytajmy, mamo. Rozwiąż zagadkę. Spoko. Wiem, że podpowiedzi to w najgorsze. Pierwsze litery naszych imion. On ma dwa imiona. Zaraz jest Leon, ktoś tam, Kennedy. Te. Naszych, czyli drugie to jest ten Branat, o którym czytaliśmy. Ja i trzy inne osoby. Elliot, Edward to raczej nie on. Broszura, to jest w broszurze, nie będzie. Notatnik funkcjonariusza. Notatka dotycząca terminala szafki. David Ford. Że Jordan rozwiązał zagadkę w 30 sekund. Nie, to jest dla mnie zagadka. Mam, nie wiem, mam jeszcze z godziny do końca tego strumienia, więc mam nadzieję, że się wyrobimy. Elliot. No dobra, tylko na czym polega problem? Że mamy miejsce na inicjały, czyli zazwyczaj są to, jest imię i nazwisko. Rita Phillips, Marvin. Jak w pysk strzelił. No. Mamy problem. Aha, dobra, moment, bo to nie jest Jezu Chryste. To nie o to chodzi. Sorry, wiecie, jak to czytałem? Odczytałem to tak, że chodzi o pierwsze imię, litery naszych imion. W sensie, że nie inicjały, tylko imiona. O Boże. Czyli imiona wszystkich. To nie jest tak, że dopisał kolega do niego, tylko to są pierwsze litery naszych imion. Zobaczmy, jakie są w ogóle opcje. N, M, O, P, L... Okej. Ilu ich jest? Czy to ma sens w sumie? No trochę ma... Dobra, w kontekście tego, że to była impreza pierwszego dnia, to trochę ma sens. Czyli jest sześciu gości. Oj, kobiety wliczymy jako gości też. Tak, raz, dwa... Zobaczmy, czy możemy wyjść. Kiedy zapisy. O! Kto do nas przyszedł? Drugie pomieszczenie to było. No fajnie. No tak, tu jest jeszcze ten. No fajnie, dobra, czy tak. Może się zapętli. Że módl myślał...
Jakie jest prawdopodobieństwo, jeszcze gra tego nie podaje. Na stówę w jakiejś tam wiki jest podane, że jakieś prawdopodobieństwo krytyka jest. Dwa strzały i potem trzeba będzie oblizać nóż chyba, tak? Podoba mi się to, jest słodkie. Podoba mi się jak te zombiaki robią swoje wejścia tutaj. No i tyle, chodzi o krytyka, dziękuję. Teraz tak, czy możemy... Dialogi są super, okej. Ale to wyjął mi to z ust. George Scott G R M G R M i tak dalej, kombinacja M R G. Okay. Mam nadzieję, że tam będzie bazooka, tak? D. Coś leżało chyba wcześniej. Okej, to oddaje ducha tej oryginału, że było to przekomorzenie z zombiami. Z zombiakami. Tak, na A. GMO. Okej, jest mamy. Elliot. Dawid. No i trzecie można brute force'em. Tak. Leon. Marvin, Paweł, Karol, Lucjan. Ej, no dobra, co jest to? Oszustwo. Dawid, tak? Nie wpisałem Dawida? Dawid i Elliot. Tak, na stówę jest Dawidek tutaj. Tak, nie wpisaliśmy Dawidka tutaj. Weźmy tylko imionka z tej części. Tak, KMB. Na stówę był Dawid i na stówę jest tutaj... Na Elliot. I, przepraszam, Neil. Okej, okay. Neil, Elliot, Dawid. Czy kolejność ma znaczenie? W tym magazynku MacGyver jest też amunicja? Jest.
Dobra. Ręce do góry. Tak. God damn it. I oblizujemy nóż. Mamy drugi nóż zapasowy. Chociaż. No co jest, Jezu? Bez jaj. Dostał z noża, dostał. Szkoda amunicji. No dobra, znaczy, okej, rozumiem, że są niezniszczalni, spoko. Ja, no dobra, czy okej, to ma sens. Nie ma co tego hejtować, bo to o to chodzi, że walczymy z nieznaną siłą, tak? I faktycznie, mówię, w świecie myszki i klawiatury, no to to by było... Ta gra byłaby zbyt prosta, tak? Już nóż jest zużyty, nie wyciągniemy już tego noża, tak? Bo nóż można wyciągnąć, żeby to było na niższego poziomu. Nóż na... Czy tu jesteś oprócz... Okej, do safe'u ten. No dobra, no ale teraz... Musimy zrobić to przejście. Jest informacja o tym safe'ie, ale tak, kodu nie znamy. Przedmioty mele się zużywają. Tu już ten. Zaraz, zaraz. Recepcja, okej. Okay. Zaraz. Film pamiątka, taśma z tuszem. Stan zdrowia jest dobry. To co nam tu zostało? Coś tu przeszukać ważnego, tak? Tylko nie podawali nam jeszcze kodu do sejfu. Możemy go brute force'ować, wiadomo, no ale... Jeszcze raz, no tutaj ani w szafeczce nic. Tak, ani... Strasznie mi się podoba, że pineski rzucają cień. To jest super. To jest marzenie z dzieciństwa, żeby pineski w grach rzucały cień. Okej, okay. Tego nie sprawdziliśmy. Amunicja. Jest tylko jedna szafka, jak to zawsze w grach bywa, była ważna. A przeładowuje szybko. Proszę nie wstawać. A teraz możemy wrócić przez ten śmieszny tunel tutaj w sumie? Bo co nam dało dojście tutaj? Wyjąłem kilka przedmiotów z tego pokoju z depozytami. Tak. Tu nie byliśmy. Trzy strzały. Ciemnia, w której możemy pewnie wywołać ten film. Nie mamy noża już, tak więc będziemy musieli się bawić w... Chodź.
Teraz, czy to są solidne kraty? No, moim zdaniem solidne. Deska jest! A ile miejsca mamy w... kończy się miejsce. Czy był save? Nie, nie było save'a od dawna. Od bardzo dawna, od zbyt dawna. Ciemnia jest dużym pomieszczeniem, w którym może się ukrywać. Ależ on mnie wkurza, matko boska. Wiem, że co najgorsze to jest tak, drugie piętro. Sprawdźmy piętro. Okej, co zrobi, jak kliknę w to? O! To ich zatrzyma. Wow. Ta baba mi się tak nie podoba. Tylko amunicja jest cenna, he? Teraz, co się tutaj stało? Kurde, tylko... Teraz. Co to? A, zbił szybę. I nie przeszedł, tak? Powstrzymałem cię. Skurczysyn, no dobrze. A co wydawało takie dźwięki, takie straszne? No okej. Okay. Jezu, taki brzydki ząbiak. Momencik. A ja, widzicie? A, idzie za mną. Chodź, 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 chodź. Chodź na moje przyjęcie urodzinowe. Nie, po prostu brzydki, tak? Niektóre zębiaki są ładne, ten cenny są brzydkie. Tyle. To jest gra dla przyjaciół z zombie. To jest fajne. Mam nadzieję, że tam zostanie. Nie zrobiliśmy analizy taktycznej pomieszczenia zwanego ciemnią, tak? Czy w ciemni... W ogóle pasuje zapisać, no spójrzmy. Ile jest amunicji? 8 sztuk. Nawet jak strzelę mu w nogę i niesie czołga. Jaki poziom trudności? No hardcore, tak? Na jakim innym mogę grać? Nie jest taki zły. Wiesz, tak stał? Po prostu jak nie masz życia. No life taki zombiaczy. Okej, czy jest tutaj wymijanka jakaś? Jest książka kolejna do czytania. Właściwości lecznicze ziół. Zielone zioła pomagają leczeniu podstawowych urazów. Niebieskie były od dawna używane w leczeniu zatruć. Czerwone nie wykazują, ale łączenie ziół wzmacnia efekty. Czerwone, niebieskie wzmacniają organizm. Co to znaczy, że wzmacniają organizm w tej grze? Że dostajemy więcej zdrowia? Taśma z tuszem. Połącz. Okej, okay, no fajnie. Nic tylko zapisać. Jak połączymy proch szczelniczy, dostaniemy amunicję. Tak? Super partia, dobra. Już nie boję się, gdy ciemno... Ej, to jest maszyna do pisania. Takim cudem tu był zombiak w tym pokoju, że on wyszedł... Nieważne, dobra, nieważne skąd wyszedł. I teraz możemy tutaj...
skorzystać z mojej wiedzy dotyczącej wywoływania. Dawno nie wywoływałem, od 30 lat, 40. Zdjęcie pamiątkowe. Tam pewnie da się je obrócić czy coś. Mieszanka ziół. Czy możemy to obejrzeć? Bo ładne są te modele. Kurde. No. Fajne. Film stanowi dowód, pilnować jego kawę w głowie. Film contains evidence, do not leave out. Fantazje tłumaczy, ale nie hejtujemy. Jest skrzynia, a w skrzyni nic nie ma. Zrób zapis. Czy warto zapisywać? Nie lepiej przed bossem zapisać? No zapiszemy. Czekaj, czemu w grach, pyta Skinwalker, Residenta nie ma kładapki na muchy? Pewnie by się zużywała za szybko. To dobra. Zapisujemy. Jest co? 19:18. Musimy zużyć jedną tą tasiemkę. I zrobię tutaj cięcie materiału, bo go nagrywam. W sumie się pogodziłem. Spróbujemy przejść na tym poziomie trudności. Początek był ciężki, bo gra miała ten tutorial bardzo słaby. Ale jest spoko.